pan poseł Patryk Jaki. Dziękuję bardzo. Otóż przez ostatnie lata wszystkim wmawialiście, że trzeba stawiać na gaz i będzie taniej, ekologiczniej i bezpieczniej. I co? Jest mniej ekologicznie, drożej i mniej bezpiecznie. I dalej, zamiast wyciągać wnioski, pokazujecie tą swoją ideologiczną butę. I teraz tak, od 2027 roku wszyscy w Unii Europejskiej mają płacić podatek ETS od budynków, czyli sztuczny ideologiczny podatek. Wzrosną koszty zakupu mieszkań i ich utrzymanie. I za waszą ideologiczną chucpę zapłacą najbiedniejsi, których nie stać na super nowoczesne nieruchomości. Tacy jak Polacy, którzy oczywiście żyliby na waszym poziomie, gdyby Niemcy zapłacili nam reparacje wojenne. Do tego dziś chcecie zakazać kotłów zużywających paliwa kopalne dla nowych domów do 2028 roku, a potem dla wszystkich. W tym pieców gazowych, które dopiero co nakazywaliście montować jako ekologiczne, bo był Nord Stream i Niemcy na tym dużo zarabiali. Polacy zamontowali już ponad milion takich pieców i teraz mają się przestawiać na pompy ciepła, które są, bo wam akurat przestał lecieć gaz w Nord Streamie. Koszt montażu pompy ciepła jest większy niż roczne zarobki większości Polaków. Do tego klimat u nas jest inny i zapłacimy dużo więcej niż wy. Plus oczywiście dziękuję koszty biurokracji, bardzo, tych certyfikatów. Pośle. To jest szaleństwo. Bardzo to jest szaleństwo, dziękuję, co chcecie panie zrobić. Pośle. Szaleństwo. Głos zabierze Malte Galle.